Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. To, co obserwujemy, to jest uroczystość wręczenia nominacji generalskich przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. My zaczniemy rozmowę z naszymi gośćmi. W momencie, kiedy pan prezydent zabierze głos, to oddamy głos panu prezydentowi oczywiście. Witam serdecznie gości programu. Wolne Głosy oczywiście. Pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. I pan poseł Filip Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam również serdecznie. Dzień dobry państwu. Szanowni panowie, cztery pytania referendalne, ich treść jest już znana, pewnie będzie obrabiana, jeśli chodzi o ostateczne sformułowanie. Do pana posła Jarosława Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. No właśnie, dlaczego ta demokratyczna opozycja mówi dzisiaj nam o bojkocie wyborów? Co to ma wspólnego z demokracją? Mogą mieć inne zdanie oczywiście na każde to pytanie, no ale na tym polega demokracja, zwłaszcza ta bezpośrednia, że wygrywa ten, kto przekona do danego zagadnienia większą ilość Polaków. Panie redaktorze, szanowni państwo, bo oni są tylko demokratyczni z nazwy. No, Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska, to tylko ta obywatelskość, jak widzimy, jest tylko w nazwie. No, bo przecież oni zmienili podpisy, a obiecali zmiany. To jest problem, że jedni właśnie chodzą w koszulkach z konstytucją, gdzie właśnie jest opisane referendum. Inni nad konstytucją płaczą, ale jak trzeba skorzystać właśnie z tego narzędzia, bardzo dobrego, odwołującego się konkretnie do konkretnych postulatów, to już tej demokracji oni nie chcą, bo to jest właśnie taka partiokracja. Oni wiedzą najlepiej, żeby wiedzieli, żeby chociaż robili to, co obiecują, ale oni jedno obiecują, a później robią co innego, a to, co obiecali, tego nie robią. Dlatego tak ważne jest, żeby pójść do tego referendum i wskazać każdemu konkretnemu rządowi do następnego referendum, w jakim kierunku Polska ma się rozwijać, bo trzy razy obiecać, jak raz dać. No i oni właśnie obiecują, obiecują, a później nic z tego nie wykonują. Za chwileczkę, bo proszę zauważyć, oni nie chcą pójść do referendum, nie chcą mieć związanych rąk tym referendum, więc całkiem możliwe, że za chwileczkę uszczęśliwią nas podwyższonym wiekiem emerytalnym, wyprzedażą majątku publicznego, bo to nie tylko zakłady państwowe, ale oni również mogą chcieć znowu sprzedać Orlen. No chcieli sprzedać Lotos, nie wyszło, no to teraz cały Orlen mogą chcieć sprzedać. Jak to ja od razu dopytam, państwowe. Panie pośle, jeżeli pan pozwoli, kto kupi ten Orlen, bo w Polsce prywatnego kapitału w tych rozmiarach no chyba nie ma. No ale a kto miał kupić rafinerię w Płocku? No Ruscy mieli kupić. Teraz jak nie Ruscy, to kupią Francuzi. No dowolny kapitał zagraniczny może to kupić, tylko sprzedaje się jeden raz. Proszę zobaczyć, że Orlen wypracowuje gigantyczne zyski i te zyski zostają w naszych kieszeniach, bo płaci dywidendę. A oni to sprzedadzą za jakiś ułamek wartości, no i później będzie to, co mówił pan Rostowski. Pieniędzy nie ma i nie będzie. No dlatego tak ważne jest, żeby pójść I trzymać ten majątek w polskich rękach. No 1/3 Polski to są lasy. No wielki, gigantyczny majątek, łącznie ze złożami, które tam są. Więc oni chętnie by się tego, by to sprzedali, no żeby znowu nie wiadomo kto na tym robił pieniądze. Dlatego tak ważne jest pójście do referendum, żeby to referendum było ważne, żeby nie dało się tego rozgrabić do końca. Bo pamiętamy, co było z programem powszechnej prywatyzacji. 512 firm, bardzo dobrze prosperujących. Ja w Zamościu miałem Delię. Szyła na cały świat. Profesor Kierzun mówił, że jak był w Stanach Zjednoczonych, to tam dla żony kupował właśnie z Delii ubrania. Mieliśmy zamojskie fabryki mebli. Eksportowały do 28 państw. No i to wszystko w ciągu kilku lat zniszczono. Zniszczono tysiące miejsc pracy i zmarnowano polski majątek.
Pan poseł Filip Kaczyński, no bo jednak jest tak, że nie ma poważnego państwa, które w Europie przynajmniej, bo w Stanach troszkę jest inaczej, które by nie miał kontroli, to państwo nie miało kontroli nad kluczowymi firmami dla strategii państwa. Zdecydowanie i też te podwójne standardy na zasadzie, że Polska, kraj, który właśnie ta ekipa reprezentuje obywateli, wygrywa, czy przynajmniej kandydaci w tych wyborach. Oni, pamiętam, którzy są w stanie działać przeciwko własnemu krajowi i właśnie jeśli na przykład przy wielu tematach te mechanizmy widzieliśmy, że w Niemczech coś było w ten sposób, choćby kwestie sądownictwa i było wszystko w porządku, ale jeśli my podobne rozwiązania chcieliśmy wprowadzić w Polsce, no to już nie, więc to jest naprawdę hipokryzja do sześcianu, panie doktorze. Co do samego referendum, tak jak wybory, jest to święto demokracji, tak się zawsze pięknie mówi, tak samo, czy tym bardziej wręcz referendum jest takim świętem, bo tutaj bezpośrednio każdy z obywateli może się opowiedzieć na dany konkretny temat, a opozycja jawiąca się właśnie tą opozycją... Panie pośle, ale to znowu wejdę w słowo, bo no, od czasu, kiedy ta oligarchia europejska przegrała referenda w sprawie konstytucji europejskiej we Francji i w Holandii, no to referenda jakoś wyszły z mody. Kto to widział, żeby się pytać zwykłego Kowalskiego, Stankowskiego czy Schmidta o to, o najważniejsze sprawy w kraju. Może o to chodzi w tym zdenerwowaniu. Tak, bo z ich punktu widzenia oczywiście wygodnie jest podejmować te decyzje samemu i nie patrząc na to, jak Polacy chcieliby, żeby ich kraj wyglądał. Ale najbardziej bulwersujący, panie doktorze, jest fakt sabotowania, wręcz jawnego sabotowania tego referendum. Przecież powstają nawet specjalne poradniki na to, jak doprowadzić do sytuacji, żeby to referendum nie było wiążące, czyli okej, zagłosuj w wyborach, ale absolutnie zniszcz najlepiej głos, jeśli chodzi o referendum, po to, aby ta frekwencja była niewystarczająca. O tym należy mówić Polakom, że właśnie ta ekipa chce niejako zamknąć usta obywatelom, namawia ich do tego, aby sami nie podejmowali tych najważniejszych właśnie dla siebie decyzji. A przypomnijmy, o czym, szanowni państwo, Polacy będą mieć możliwość się wypowiedzenia. No oczywiście ten temat prywatyzacji przedsiębiorstw, to dużo już mówił na ten temat mój przedmówca, ale ja tylko dołożę, szanowni państwo, że to było blisko 60 miliardów złotych, które właśnie dzięki złym decyzjom naszych poprzedników rządu Platformy i PSL-u, no wypłynęły niejako z portfeli całego naszego państwa, więc to jest sytuacja skrajnie bulwersująca i dlatego tym razem Polacy będą mogli odpowiedzieć konkretnie, że sobie nie życzą, i to też oczywiście wynika z badań, nie życzą sobie tego typu działań w przyszłości. No i oczywiście też to referendum jest jakby zabezpieczeniem na przyszłość, że każdy kolejny rząd, jeśli będzie chciał podejmować tego typu złe decyzje, no to my wtedy przedstawimy, przypomnimy, jak się Polacy na ten temat wypowiadali. Jeśli chodzi o kwestię wieku emerytalnego, bardzo ważny temat, szanowni państwo, jedna z pierwszych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy my przywróciliśmy właśnie te poprzednie zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a ekipa Donalda Tuska i Kosiniaka-Kamysza wtedy chciała, aby ludzie pracowali w Polsce do śmierci. Kwestia nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu. No widzimy, szanowni państwo, niestety prawie, że każdego dnia, co się dzieje w tych krajach, które napuszczały, mówiąc kolokwialnie, tego typu przybyszów, którzy, tak jak mówił pan prezes Jarosław Kaczyński jeszcze w siódmej kadencji, pod koniec siódmej kadencji Sejmu, nie chcą się podporządkować naszym tutaj panującym zasadom panującym też w kraju chrześcijańskim. One są po prostu zgoła inne, te zasady, ta mentalność tych ludzi jest inna, więc oni się nigdy tutaj do tych naszych zasad nie dostosują. No i temat ostatni, czyli kwestia też bardzo ważna, bezpieczeństwa, najważniejsza kwestia bezpieczeństwa.
bezpieczeństwa, czyli kwestia zapory przy granicy z Białorusią. Donald Tusk mówił, że ten mur nigdy nie powstanie, a powstał wręcz można powiedzieć w trybie ekspresowym, bo w pół roku. I ta granica dzisiaj przez to, że jest szczelna, Polacy czują się zdecydowanie bezpieczniej. Pan poseł Jarosław Sachajko, to do tych dwóch, trzeciego i czwartego pytania. Jak to jest, że Władimir Putin i z drugiej strony Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, bo to nie wiem, czy jak to personalnie, że tak powiem, chcą nas tak jedni i drudzy uszczęśliwić obecnością tych migrantów w Polsce? Panie rektorze, ja jeszcze uzupełnię to, o czym kolega przed chwilą mówił. Bo sprzedano 950 firm państwowych za 58 miliardów złotych, a sam Orlen rocznie przynosi 78 miliardów, jak jest dobrze zarządzany. Więc państwowe zakłady, jak są właśnie dobrze teraz zarządzane, to przynoszą zyski. To one za czasów Platformy przynosiły straty, no po to, żeby właśnie był argument, żeby je sprzedać. Pan redaktor zwrócił uwagę na to, dlaczego oni się boją tego referendum w Polsce. Myślę, że oni dlatego tak się bardzo boją, bo jeżeli polskie społeczeństwo się wypowie, że na przykład nie chce nielegalnej migracji, to społeczeństwo niemieckie, społeczeństwo francuskie powie do swoich rządów, słuchajcie, no ale Polacy się wypowiedzieli, dlaczego my mamy się nie wypowiedzieć? I ten wielki kapitał, który chce tej migracji, bo potrzebuje taniej siły roboczej, bo to jest niewolnictwo XXI wieku, to co oni robią. Chcą po prostu ludźmi, osobami wolnymi zarządzać tak jak, przepraszam, zwierzętami, że my 2000 do Polski, 3000 na Węgry i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest w ogóle niezgodne z jakimiś podstawowymi prawami ludzi. Ale boją się tego, że Polska po raz kolejny wskaże trend, że polskie społeczeństwo pokaże, że to ono chce rządzić, a nie te elity brukselskie, elity partyjne, które trzymają Europę w tej chwili w jakiejś matni. To jest po prostu, co się dzieje w tej chwili w Europie, jest bardzo dziwne, aczkolwiek społeczeństwa się budzą. Proszę zobaczyć, we Włoszech mamy rząd prawicowy. Może się uda też w Hiszpanii. Za chwileczkę będą kolejne wybory i może się okazać, że Europa się uwolni i pójdzie po co ona powstała. Powstała po to, żeby rozwijać się gospodarczo. A w tej chwili Unia Europejska mówi o jakichś ideologiach, zamiast mówić o podstawowej rzeczy, właśnie o tej gospodarce, to co my robimy, jak my się szybko rozwijamy. I to znowu jest zaprzeczenie tego, po co Unia Europejska powstała. Miała się rozwijać gospodarczo, a Unia Europejska się teraz rozwija. No, Polska rozwija się kilkanaście razy szybciej niż Niemcy. Ponieważ my mówimy o gospodarce, my wprowadzamy mechanizmy gospodarcze, a oni dalej myślą o ideologiach i myślą o tanim gazie i tanich surowcach od ruskich. No, na to nie powinniśmy się zgadzać. I taniej sile roboczej chyba też. Pan poseł Filip Kaczyński, chciałem przytoczyć opinię profesora Marka Migalskiego, politologa, kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości, ale dzisiaj no raczej wrogo nastawionego do Zjednoczonej Prawicy. Otóż pan profesor powiedział tak, pytaniami referendalnymi PiS wyznaczyło cztery linie wyborczego sporu. Jeśli opozycja nie znajdzie dobrej odpowiedzi na ten manewr, przegra. Panie pośle, jak pan myśli, jaki to będzie miało wpływ na przebieg kampanii wyborczej i referendalnej, bo to będą dwie kampanie razem, ale czy dobrą taktyką z punktu widzenia opozycji jest mówienie o bojkocie, no bo to jest taka abdykacja z zajęcia stanowiska? Pewnie nie, panie redaktorze, ale z kolei też, tak jak już mówiliśmy tutaj wcześniej, Platformie jest bardzo, ale to bardzo nie na rękę, aby właśnie Polacy w sposób szczególnie wiążący odpowiedzieli na te pytania, no bo potem są pewne, wie pan, można powiedzieć wytyczne, jeśli chodzi o sprawowanie rządów w Polsce i każda kolejna partia rządząca, jeśli będzie chciała ingerować w sposób inny w te sprawy,
niż odpowiedź Polaków, będzie musiała się liczyć z tym, że ktoś to potem podniesie i przypomni, że stanowisko społeczeństwa polskich obywateli było zdecydowanie inne. Co do kwestii tego, czy mojej oceny też jako politologa sobie pozwolę w tym momencie, czy ta strategia jest dobra. Wydaje mi się, że jest bardzo niedobra, bo właśnie jest antydemokratyczna, a to jest bardzo prosto zaatakować, mówię, no nas, znaczy obóz opozycji przez obóz rządzący w tym momencie, jeśli Platforma jawnie mówi o tym, żeby walczyć z najcenniejszym mechanizmem, jeśli chodzi o polską, jeśli chodzi o demokrację w ogóle w Polsce, czyli o referendum. No może jeszcze się pojawią inne pomysły, jak tutaj w bardziej skuteczny sposób doprowadzić do tego, aby nie pozwolić Polakom decydować o własnych sprawach. Czas pokaże. My oczywiście będziemy tutaj konsekwentnie namawiać Polaków do udziału przede wszystkim w wyborach, ale też oczywiście jednocześnie w referendum po to, aby właśnie te decyzje, te bardzo ważne, kluczowe sprawy na przyszłość, już został po nich ślad i żeby te decyzje właśnie były podjęte bezpośrednio przez Polaków. Pan poseł Jarosław Sachajko, panie pośle, czy nie ma pan takiego wrażenia, że te cztery pytania zawierają istotę takiego zakrętu, na którym znalazła się Polska, trochę też Europa? Pan mówił o tym kontekście europejskim, z tym trzeba się całkowicie zgodzić, ale może właśnie dlatego opozycja nie chce w ogóle brać udziału w tej debacie. Jak najbardziej, panie redaktorze, bo ja powtórzę, pytania referendalne to jest konkretny azymut, z którego nie będzie można wejść. Żaden prezydent nie będzie mógł podpisać żadnej ustawy, która będzie niezgodna z pytaniami, z odpowiedziami na pytania referendalne. Dlatego tak ważne jest, żeby pójść do tego referendum i dlatego opozycja chce zbojkotować to referendum. Oni chcą zbojkotować referendum po to, żeby nie być związanym właśnie tym referendum, żeby można było podnieść wiek emerytalny, żeby można było wpuszczać migrantów. No przecież przypomnijmy sobie 2015 rok. Wówczas polskie społeczeństwo nie chciało migrantów. Powiem więcej, nawet państwa Grupy Wyszehradzkiej dogadały się, że jako cała grupa nie zgodzą się na nielegalną migrację. I co zrobiła pani premier Kopacz? Pojechała do Brukseli i złamała słowo dane Grupie Wyszehradzkiej i złamała słowo w stosunku do polskiego społeczeństwa. Powiedziała, że będziemy przyjmować te osoby. Dlatego to są osoby, które co innego mówią tutaj u nas w Polsce, a co innego mówią w Brukseli, a jeszcze co innego robią. No przecież ten pakiet Fit for 55. Tutaj słyszymy polityków PSL-u, polityków Platformy, że oni się nie zgadzają, że ten pakiet jest zły. No ale jak oni głosowali w Parlamencie Europejskim? Głosowali za tym pakietem. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy tutaj w Polsce pilnowali polskiej racji stanu. A polska racja stanu jest najlepiej wiadoma przez Polaków. Oni wiedzą, a nie politycy, którzy jak chorągiewka, tak jak Platforma Obywatelska czy PSL, zmieniają zdanie. PSL, chcąc wejść w 2019 roku do parlamentu, no, zawiązało z nami koalicję, pisało nasze postulaty wyborcze do swoich obietnic wyborczych. Jednym z postulatów były referenda. Przygotowaliśmy ustawę o referendach lokalnych obniżające te progi referendalne, żeby więcej, no to pani Hanna Gronkiewicz-Waltz miała referendum, żeby ją odwołać w Warszawie kilka lat temu. Co ona powiedziała swoim wyborcom? Powiedziała, wy nie idźcie do referendum, żeby ono nie było ważne. Więc przygotowaliśmy projekt ustawy, żeby obniżyć te progi referendalne. Co zrobił PSL? Nie poparł tej ustawy. A jednocześnie PSL mówi, że on się opowiada za referendami. To są po prostu takie lisy, które jedno opowiadają w kampanii wyborczej, a później zupełnie co innego robią. I takim lisom nie wolno wierzyć, trzeba iść do referendum, trzeba zachęcać nasze rodziny, naszych znajomych, żeby poszli do referendum i nie zgadzać się na to, żeby bojkotować podstawowe nasze prawa. Prawa do wypowiedzenia się, w którym kierunku Polska ma się rozwijać. Bo ta kartka jest wyjątkowo ważna.
bo później, jeżeli, nie daj Boże, opozycja dorwałaby się do władzy, to tak naprawdę my nie wiemy, co oni zrobią. Przecież Platforma obiecała nam wszystko. Jeżeli państwo siądą do internetu i zobaczą obietnicę Platformy, to czegoż tam nie ma. No po prostu nieba nam uchylają. Ale później co wyszło z tych 8 lat? Bieda, zeszyty, w których się zapisywało, długi w sklepach, emigracje i wyprzedaż polskiego majątku. I skok na nasze pieniądze w OFE, a jeszcze Trybunał Konstytucyjny, który powinien bronić obywateli, w uzasadnieniu przyklepującym tę kradzież pieniędzy z OFE powiedział, że tak, bo trzeba było bronić budżetu. Czyli kto jest ważny, obywatel czy partyjny budżet? Dlatego zachęcam jeszcze raz, idźmy do referendum. Panie pośle, muszę przerwać, bo głos zabiera prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Narodowej.